chcieliśmy przypomnieć rządowi, skąd się biorą dzieci. Nasi urzędnicy prawdopodobnie myślą, że dzieci biorą się w wyniku ustaw, rozporządzeń czy dekretów. Rzeczywistość natomiast jest taka, że przy pojawianiu się dzieci mają największy udział rodzice. Państwo jest elementem wtórnym w stosunku do rodziny. Najpierw była rodzina, później pojawiło się państwo. Dlatego państwo, o ile już ma jakiś związek z rodziną, powinno wyręczać ją tylko tam, gdzie rodzina sama sobie nie może poradzić. Dzisiaj natomiast mamy taką sytuację, że państwo uzurpuje sobie wszystkie atrybuty tej władzy i tej odpowiedzialności, którą do tej pory mieli rodzice. Przeciwko temu Unia Polityki Realnej zdecydowanie protestuje. Już w sierpniu rozpoczęliśmy akcję przeciwko obniżaniu wieku szkolnego. Widać, że apetyty władzy idą dalej. Nasza kandydatka, pani Anna Kopeć, w ostatnich dniach wraz ze swoją rodziną stała się obiektem inwigilacji i szykan ze strony tej oto instytucji. My jesteśmy rodzicami edukującymi dzieci w domu i potrzebowaliśmy zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinię, żeby uzyskać takie pozwolenie do uczenia dzieci w domu. I zgłosiliśmy się tutaj do poradni numer 4 na alei pierwszej Armii Wojska Polskiego. Nasze dziecko było przesłuchiwane. Staliśmy się podejrzanymi tylko dlatego, że nie chcieliśmy posłać dzieci do szkoły i już z tego paragrafu pani uznała, że jesteśmy jacyś podejrzani. Chociaż prawo, chciałabym tu zaznaczyć, daje taką możliwość rodzicom, jeżeli rodzice chcą. Pani zadawała pytania, ingerowała w nasze życie prywatne, zadawała bardzo niepokojące dla nas pytania. Na przykład pani pytała, czy nasze dziecko kocha swoich rodziców. Uważam to za niedopuszczalne, stąd też dzisiejszy protest. Opowiadamy się za klasycznym modelem rodziny i klasycznym wychowaniem. Rozumiem, że pani może mieć inne zdanie, bo nie rozumiem, dlaczego pani chce nam narzucić swoje zdanie. Pani psycholog Antonina Gutowska właśnie, która przeprowadzała z naszymi dziećmi to badanie, zadawała różne, naszym zdaniu, bardzo nie na miejscu pytania. Uważam, że jest to po prostu jakiś zamach na naszą rodzinę i na każdą rodzinę. Każdy z nas może stać się kiedyś ofiarą właśnie takich urzędników. Dlatego niepokojące jest dla mnie, że państwo i politycy chcą rozszerzać kompetencje właśnie takim ludziom. To napawa mnie najgłębszym lękiem i obawą o przyszłość naszej rodziny i każdej rodziny w Polsce. Nasza pikieta jest pod hasłem "Rodzice to nie przestępcy". Chcemy przypomnieć władzom oświatowym, ale także innym placówkom publicznym, ponieważ tak samo do tego procederu inwigilacji rodziny wciągnięci są pedagodzy szkolni, wciągnięci są lekarze, a nawet niektórzy z ministrów apelują, żeby sąsiedzi donosili nawzajem na swoich sąsiadów, jeśli zauważą coś niepokojącego. Protestujemy tutaj, bo władza państwowa przekroczyła pewne tabu. Zaczęła wykorzystywać dzieci przeciwko swoim rodzicom. Zaczęła pytać dzieci o stosunki panujące w rodzinie, o metody wychowawcze, jakie rodzina stosuje. To są elementy objęte przez konstytucję, zarezerwowane dla rodziców. Dlatego będziemy domagać się wyciągnięcia konsekwencji wobec tych urzędników Ministerstwa Edukacji Narodowej, którzy, łamiąc konstytucję, inwigilują i szykanują rodzinę.